Renesans, proszę państwa, czyli z języka francuskiego odrodzenie. Epoka, którą datuje się generalnie na wiek XVI, chociażby w Polsce. Ale proszę pamiętać, że tak naprawdę pierwszym symptomatycznym dziełem, które zaliczamy już do prekursorskiego względem renesansu, jest. Komedia Dantego, a ona pochodzi z wieku XIV. Renesans to jest epoka szczególna. To jest epoka, kiedy nobilitują się języki narodowe, one się kształtują, stają się coraz lepsze. I kiedy myślę renesans w odniesieniu do polskiej literatury, to szczególnie przychodzi mi do głowy kto. No właśnie, Jan z Czarnolasu, czyli Jan Kochanowski. Przypominam, z Czarnolasu nie z Czarnobyla, bo coś takiego też kiedyś na maturze zdarzyło mi się przeczytać. Nie wszystko, co czarne, jest Czarnobylem. Teraz, proszę Państwa, bardzo ważna kwestia. Co powtórzyć, jeśli chodzi o renesans? Bo zamykanie się w obrębie tylko tej twórczości Jana Kochanowskiego może nie do końca jest słuszne. Ale ja chciałabym, żebyście pamiętali, że Jan Kochanowski to nie jest tylko ten, który napisał treny jako wyraz swojego żalu po śmierci córeczki, a dziś już badacze podważają w ogóle istnienie Urszulki, ale to jest także... Albo przede wszystkim autor wielu innych dzieł, na przykład pieśni i fraszek. Fraszka to był taki niesamowity gatunek, który został wręcz przywieziony przez Jana Kochanowskiego z jego licznych podróży i studiów, to właśnie tutaj z Włoch. I jest to gatunek poetycki, który najczęściej ma różną tematykę, ale zawsze jest zabawny, krótki, zakończony jakąś taką puentą. No powiedziałam, zawsze zabawny, niekoniecznie, bo są fraszki refleksyjne. I ucząc się do matury, nie zapominaj, o takiej fraszce jak biograficzna, autobiograficzna fraszka do gór i lasów, czy też dosyć filozoficzna fraszka do snu, mówiąca o ówczesnym przekonaniu co do tego, co się dzieje z duszą człowieka w czasie snu, albo chociażby fraszka o żywocie. Ludzkim, która mówi tak naprawdę o kondycji ludzkiej, o tym, co Jan Kochanowski wyobraża sobie o tych naszych ludzkich staraniach, czy też o motywie Teatru Mundi, czyli o motywie teatru świata, narodzonym między innymi właśnie w tamtym okresie. I tu, moi drodzy Państwo, pieśni Jana Kochanowskiego. Musicie sobie zdawać sprawę, że jedną z najważniejszych pieśni w twórczości jana Czarnolasu jest już słynna, pochodząca z lat 60. XVI wieku pieśń Czego Chcesz od nas panie? To jest pieśń, którą ja pamiętam tam szczególnie, bo mnie zapytano o nią podczas egzaminu na studia. Nawet do dzisiaj ta pieśń z, myśl, z muzyką Mikołaja Gomułki śpiewana jest w polskich kościołach. Ale dlatego chcę, żebyście ją zapamiętali, że, moi drodzy, jest to pieśń przede wszystkim o sposobie, w jaki swoją relację z Bogiem widzi człowiek renesansu. Tak? No, i oczywiście pieśń o spustoszeniu Podola, pieśń, której Jan Kochanowski jako głos sumienia zwraca się do szlachty, żeby nie patrzyła bez, bezwolnie na to, co się dzieje, na to, jak grabione są kolejne polskie ziemie, tylko żeby podjęła takie decyzje polityczne, które po pierwsze umożliwią zemstę na jeźdźcach, a po drugie zapobiegną temu w przyszłości. Między innymi na przykład um, przygotowała pieniądze dla żołnierzy zawodowych, bo Polska w tamtym czasie armii zawodowej, jako takiej nie Miała i jeszcze przez wiele setek lat się tej armii zawodowej nie doczekaliśmy. Niemniej jednak Jan Kochanowski czuł się poetą, który miał być wyrazicielem sumienia. Jeżeli miałabym wspomnieć inne pieśni, to na pewno zwróciłabym uwagę na ten motyw choracjański w utworach Jana Kochanowskiego, na przykład motyw pośmiertnej sławy w pieśni, niezwykłym piórem opatrzony, czy też motyw. Nie porzucaj nadzieje w pieśni, której mamy y, taką wyraźną, zaznaczoną y, tutaj filozofię stoicką, czy też filozofię epikurejską w pieśni. Chcemy sobie być radzi. Ale ja tutaj zwrócę się jeszcze na moment do Was, sprawią o to, żebyście pamiętali o personifikacji fortuny. Fortuna pisana przez wielką literę, Fortuna, to jest rzymska bogini losu. I Jan Kochanowski, zresztą nie tylko on, ale akurat o tym przypadku warto nie, wspomnieć, zwraca się bardzo często do tej upersonifikowanej fortuny, e, mówi o tej fortunie. I e, to jest fortuna związana z pewną alegorią. Ta alegoria przedstawia fortunę jako kobietę z związanymi oczyma, która jakby e, trzyma, że tak powiem, w rękach losy. Jest też często w, w towarzystwie takiego przedmiotem, jakim jest koło. Bo fortuna kołem się toczy. Wielu bowiem ludzi później czytając różnego rodzaju teksty kultury, nie ma pojęcia o jaki rodzaj, e, proszę Państwa, motywu chodzi. No i wreszcie treny Jana Kochanowskiego, a więc wybitny cykl trenologiczny. Złożony z 19 trenów, z których to ostatni jedynie ma nazwę, czyli sen, i jednocześnie będący przykładem gradacji uczuć, od wspomnienia o zmarłym dziecku poprzez skrajną rozpacz, aż do wyciszenia i znalezienia ukojenia oraz pocieszenia w myśli o tym, że tak naprawdę jeden jest Pan smutku i nagrody, czyli jest mowa o Bogu. Ale co jeszcze powinniśmy pamiętać, jeśli chodzi o okres renesansu, proszę Państwa? To jest także niesamowita epoka, jeśli chodzi o taką myśl polityczną i tutaj myślę w szczególności o poprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Myślę również o wybitnym kaznodziei, jakim był Piotr Skarga, czyli powęski, który w swoich kazaniach sejmowych z końcówki XVI wieku pokazywał nam za pomocą biblijnej symboliki, a także specyficznego, kształtowania. Na biblijny języka, jakie są choroby trapiące Rzeczpospolitą. Ale także Piotr Skarga to autor słynnego już to posłu Ojczyzny jako matki, czy też Ojczyzny jako tonącego okrętu, który. Później będzie również wykorzystywany w wielu innych e, tekstach kultury. No i wreszcie Macbeth. Ja wiem, że w wielu książkach zdarza się, iż Macbeth Szekspira jest przypisywany do baroku. E, pozostanę jednak przy takiej troszeczkę starszej, e, powiedziałabym, klasyfikacji. Macbeth Szekspirowski będzie u mnie przy okazji renesansu. Wybitne dzieło, wybitnego mistrza tamtego okresu. Wskazuje nam, proszę państwa, na to właśnie, skąd bierze się zło. Czy zło jest czymś, co człowiekowi narzucają jakieś niezależne od niego okoliczności? Czy zło jest czymś, co rodzi się w człowieku na skutek korzystnych, wydawałoby się, zjawisk czy obrotu sytuacji? Czy wystarczy wyłącznie to zło wyzwolić za pomocą jakichś szczególnych wydarzeń albo podpowiedzi? Macbeth bowiem, jak pamiętacie, jest bardzo wiernym królewskim rycerzem, który pewnego dnia, wracając z bitwy, słyszy przepowiednie Trzech Wiedźń na temat swojej przyszłości a kiedy dzieli się tą radosną nowiną ze swoją żoną, to oczywiście jest początkiem planowania przyspieszenia przyszłości, czyli zamordowania króla Dunkana. Aby jednak utrzymać władzę, nie wystarczy zamordować władcę. Okazuje się, że przez 17 lat panowania tyran Macbeth zasłynął właśnie e, nie tylko złymi rządami, ale tym, że jest także bezwzględnym mordercą. Cała ta historia oczywiście, proszę Państwa, kończy się tak, jak powinna. Macbeth zostaje ukarany, ale, e, moi drodzy, całe to dzieło szekspirowskie uczy nas także o ważnych, istotnych zmianach w odniesieniu do dramatu antycznego, bo Szekspir zmienia teatr i dużo wprowadza nowości. Ale ważne, żebyście również pamiętali, że Szekspir to ten, który pogłębił psychologię swych postaci. I to ten, który zaczął wskazywać nam bardziej na to, że to nie fatum, nie przypadek rządzi losem ludzkim, ale decyzje, które człowiek podejmuje. I na tym zakończę przypomnienie z Renesansu. Zapraszam na mm, parok.